Widoblok Londynki numer 4. Jestem przed Teatrem Cervantesa. Tak, tutaj chciałam, żeby było widać ładnie napis. Co chciałam powiedzieć? Aha, że musiałam dokonać niezamierzonego zakupu, ale to zaraz. A swoją drogą okazuje się, że widok blondynki z żelazkiem w ręku gadającej do iPada nie jest tutaj codziennością. A może się, słuchajcie, może ja się z powołaniem minęłam, może powinnam być reporterką. Aha, tu ma patrzeć. No, więc musiałam kupić żelazko, ponieważ okazuje się, że Hiszpanie nie używają żelazka, a ja muszę dzisiaj moją kreację 15,90 przygotować. Także w moim hostelu nie brakuje niczego, naprawdę nawet mopy są w wypełnionej wodzie zboże. Wiecie co, sorry, plączę się, w kuble wypełnionym wodą, w szafie, w kuchni i wszędzie. No ale to jasne, skoro Hiszpanie wynaleźli mopa, to wszędzie musi być. Natomiast żelazko, nie wiem kto wynalazł żelazko, musiałam kupić u Chinola. I tyle, zmierzam już do domu, bo wieczorem gala. Tutaj będzie gala. Tak wygląda okolica. Teatr, czerwony dywan, może tam teraz nie widać. I tyle. No trochę się boję iść i filmować, bo boję się, że mnie okradną ci cyganie. Także do zobaczenia. Pa.